Siemaneczko, tu Wasia, The Master Zafira Chef. Otóż kolejny odcinek 29, tym razem maja. I nie pytajcie, czemu nie było kwietnia, po prostu... usunął mi się jeden projekt. A w dzisiejszej 29 pokażę Wam, jak przygotować bezglutenowe placuszki z bananem oraz dodatkiem budyniu. Oprócz tego w tym filmiku pokażę, jak przygotować bardzo ładną ozdobę, na przykład do Waszego pokoju, jako taki świecznik, ewentualnie kubek na przybory szkolne, czy tam biurowe, jak kto woli. Oprócz tego pokażę Wam bardzo fajny kanał na LPStube oraz wybiorę widza miesiąca. Więc bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Przejdźmy więc zatem do pierwszej kategorii, a mianowicie jedzenie. Zapraszam! Wiecie, dlaczego polecam zrobić samemu taki obiad? A mianowicie dlatego, że bardzo szybko się to robi. Czas przygotowania to jakieś niecałe 10-15 minut. Oczywiście zależy, jak się do tego sprężycie. Na początku obieram banany, następnie daję tutaj twaróg, dwa twarogi, popraweczka. No i oczywiście wszystko tak jakby zgniatam, żeby dobrze mi się potem to blendowało. Potem daję jajka, kardamon, cynamon, żeby był lepszy posmak. No i teraz będę wszystko blendować, ale jeszcze dam tutaj łyżkę cukru trzcinowego. Oczywiście, jeżeli chodzi o cukier, to dajecie tyle, ile chcecie, prawda? Dosypuję teraz budyniu, jeśli wszystko już zblenduję. A następnie powtarzam czynność. No i tak powinna wyglądać gotowa masa. Teraz wystarczy tylko nalać olej, włączyć ogień i dać nasze piękne placuszki. Pamiętajcie tylko, żeby je obracać, żeby je nie przypalić. Po tej jakże pysznej kategorii czas na pytania od widzów. Będzie ich 5, ponieważ jestem leniwa i uznałam, że nie chcę zbytnio też przedłużać. Zaczynajmy! Zbierasz inne figurki oprócz LPS? Zbieram jakby figurki piesków, no i może jeszcze kolekcjonuję takie jakby robione z muszelek figurki. Ale tak poza tym to raczej nic. Co dostałaś na urodziny? W głównej mierze był to hajs, aczkolwiek tak jak mówiłam, był to jeszcze tort. Zresztą przecież robiłam filmik, więc możecie na niego wejść, jeśli was to ciekawi. Jak myślisz, ile nas będzie w 2019 roku? Szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia. Ale jeśli tak dalej pójdzie, no to nie wiem. Może dobijemy 60k? Albo 50k? Zobaczymy. Przyszłość zna wszystkie nasze sekrety. Kiedy pokażesz swoją twarz? Bardzo dużo osób zadaje konkretnie to pytanie i proponuje mi daną ilość subów, ale ja powiem tak. Subskrypcje to nie wyznacznik tego, czy pokażę twarz, czy też nie. Po prostu jak będę chciała, to pokażę. Natomiast z chęcią będę Wam pokazywać smaczki, żebyście widzieli i zastanawiali, jak wyglądam. Hehehe, bo jestem złą osobą, co nie? Będzie vlog z Grecji? To pytanie oczywiście zadałam ja. Natomiast vlog z Grecji oczywiście będzie, tylko nie mam pojęcia, kiedy mam go wstawić, więc tutaj powinna Wam wyjść gdzieś ankieta, gdzie zagłosujecie po prostu, kiedy ma się pojawić ten vlog. A od razu Wam mówię, oprócz tego, że są piękne widoki oraz opowiem co nieco o Grecji oraz o tamtejszych ludziach i tak dalej, to również jest tam też beka niczym z mojej poprzedniej szkolnej wycieczki. Zapraszam do głosowania. Okejka, naklejka. To już tyle z naszych ambitnych pytań. Teraz przejdziemy... Ale pamiętajcie, żeby zadawać pytania. Teraz przejdziemy do kategorii trzeciej, czyli zdjęcie. A zdjęcie, które wygrywa pierwsze miejsce po prostu w konkursie, którego i tak nie było, nieważne. I jest to zdjęcie. Robiłam je jeszcze za czasów, kiedy pojawiły się kwiaty bzu. Jest bardzo ładne. Wydaje mi się, że jest takie przejrzyste i całkiem ciekawe. Prócz tego... muszę Wam koniecznie pokazać kilka zdjęć z Grecji. Niekoniecznie są tam pet shopy na nich, aczkolwiek no powiedzcie, że są tam cudne widoki. Na Instagramie już parę wstawiłam, także no. Przepraszam, że tak ciągle o tym gadam, ale pierwszy raz byłam poza krajem.
Teraz przychodzi czas na kategorię czwartą, czyli DIY. Zapraszam bardzo serdecznie. A tak przy okazji zagłosujcie też w ankiecie, czy chcecie takie normalne DIY dla LPS, bo dawno w sumie nie było. A oto przybory oraz materiały, które sprzedadzą Wam się do stworzenia tego oto organizera, czy też świecznika, że tak to ujmę. Przede wszystkim najważniejsza jest dobra farba akrylowa. No i nie wspomniałam o lakierze, który może zabezpieczyć to, żeby po prostu nie odpadała. Na początku patrzymy, jaki mamy słoik i rysujemy dowolny wzór. Może być to serce, gwiazdka, cokolwiek. Polecam rysować połowicznie, a następnie po prostu to tak, no tak zrobić, jak ja właśnie tutaj pokazuję i wyciąć. Będzie wtedy w miarę idealnie prosto. Teraz plasteliną przyklejam nasze serduszko do słoika. Pach, teraz będę zajmować się malowaniem. Tak, malowaniem akrylą. Używam do tego gąbki, żeby nie było tych włosków z pędzla, które lubią czasem wypadać, oraz tych smug, że tak to ujmę. I wygląda to o wiele lepiej, nie sądzicie? Czas na mój wacik. Teraz wycinam w taki sposób różyczkę. Następnie zawijam ją tak, jak tu właśnie, tak jak to właśnie tutaj pokazuję. Przyklejam i voilà, różyczka gotowa. Przygotujcie sobie klej do klejenia na gorąco, bo się Wam sprzyda. Ponieważ po zdjęciu naszego serduszka będę teraz ozdabiać nasz słoiczek, a następnie przyklejać co nieco. Postanowiłam tak to ozdobić i tak, użyłam do taśmy, nieważne. No i teraz przykleiłam różyczkę, a następnie dokleiłam do tego listek. Moim zdaniem fajnie się to prezentuje. Można jeszcze dosypać soli kąpielowej dla lepszego efektu i dodać świeczkę. No to jak już jesteśmy po kategorii czwartej, to czas przejść do bardzo muzycznej kategorii, czyli piątej. Ech, mi gusta muzyczne bardzo szybko się zmieniają, dlatego już nie będę mówić co lubię, a czego nie, bo po prostu ja jestem jak ta mieszanka wybuchowa. Może to dlatego, że nie lubię się jednak zamykać na jeden dany gatunek i po prostu tak sobie wędruję i skaczę rock, reggae, metal, rap, nie wiem, coś tam. W każdym razie znalazłam kilka popowych nutek, które na pewno Wam się spodobają, więc po prostu je oglądnijcie. Rozkładam talię, zaczynam partię i wcale nie potrzebuję przeżokera, żeby cię w rozgrywce ograć już na starcie. Podejdź bliżej skarbie, przecież cię nie rozszarpię. Choć przydałoby ci się trochę rozerwać, obudzę w tobie odrobinę szaleństwa. Dobieram mnie, sprawdzam, podbijam stawkę i dziś zaprezentujesz grę o porażkę. Chcesz, będę dla ciebie jak nocny król, więc oszczędzaj smoki i sama się bój. A wiecie, co kryje się za kategorią szóstą? Tak, ulubieniec miesiąca! No, lokowanie produktu. Perfect English Polish, nieważne. Cicho, mam czwórkę z angielskiego. W każdym razie pokażę Wam mojego ulubieńca miesiąca. Jest to taki szampon, bardzo go lubię. Firmę oczywiście macie tam napisaną. Nie jest w sumie drogi i jest chyba dostępny w Rossmanie. Bardzo ładnie pachnie, bo ten zapach gruszkowy jest silny i to mi się bardzo podoba. Sorki, nie jestem dobra w opisywaniu po prostu zapachów, więc polecam samemu wypróbować. Czas na kategorię siódmą, na którą na pewno czekali stali widzowie. Jeżeli jesteście tutaj, możecie napisać hashtag widz miesiąca. Tak. Od dzisiaj będziemy losować z hashtagów. A widzę miesiąca jest... Skitty. Mam nadzieję, że nie przekręciłam twojej nazwy. Od teraz jesteś w czerwcowym opisie. Czas na moją ulubioną kategorię, czyli książkę. Mogę wam polecić tą książkę, ponieważ teraz obecnie czytam Pamiętniki Wampirów, jeszcze wcześniej czytałam Hobbita, no i kończyłam Zmierzch, więc jakby nie wiem, co mam polecić, ale mogę polecić taką książkę, którą już kiedyś czytałam, natomiast jest bardzo fajna i może ją pewnie kojarzycie, ale nie wiem, czy ją czytaliście, bo zapewne wszyscy tylko ograniczyli się do filmów. Książka jest naprawdę bardzo ciekawa i w sumie, jak widzicie, posiadam ją osobiście, więc polecam się z zapoznaniem. Następnym razem postaram się znaleźć jakieś bardziej ambitne książki, a nie takie znane. No to co, kochani, czas na kolejną kategorię.
czyli kategorię związaną z kanałami na AlpesTube. Kanał, który może Was bardzo zaciekawić, jest Cyan Radio, Cyan, nie mam pojęcia jak to się czyta, LPS oczywiście. Tu wyświeci się Wam pełna nazwa, a tu wyżej na pewno wyjdzie omawiany kanał. Ma bardzo fajny kanał i bardzo ciekawy w sumie content. Sam kanał jest prowadzony naprawdę dobrze, jakość jest dobra, dykcja i takie tam, więc naprawdę bardzo sympatycznie ogląda się te filmiki i w sumie mam skrytą nadzieję, że kiedyś będziemy miały razem okazję coś nagrać. Jeśli to oglądasz, no to możesz się odezwać na Instagramie czy czymś tam. Czas na kategorię 10, czyli informacje. I szczerze mówiąc, nie mam zbytnio dużo informacji na temat kanału w tym miesiącu, czy tam na przyszłość. No nie wiem, no Killing Love na pewno pojawi się gdzieś dopiero w wakacje, czy coś tam, czy tam w czerwcu, pod koniec, nie mam w sumie pojęcia. Ja tak średnio mi to idzie pisanie scenariusza, przepraszam bardzo. Natomiast planuję z Panbom LP zrobić bardzo fajny cross, gdzie zobaczymy, ile wiemy o sobie nawzajem i jeżeli któraś źle odpowie na pytanie, będzie musiała wykonać wyzwanie. Będzie i na moim, i na jej kanale, więc to już w niedługim czasie. No i czas wreszcie na tą nieszczęsną 11 kategorię, czyli LPS miesiąca. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego tło jest niebieskie i w sumie to sama nie wiem. Po prostu jakoś tak mi się to kojarzy, nie wiem, z czystym niebem, no bo w końcu w lato jest prawie nie ma chmur, co nie? A zwłaszcza jak jest tak gorący. A oto LPS miesiąca, czyli ten śliczny piesełek. Mam go z zestawu farmerskiego, jest śliczna, ma dziurkę, i bardzo ją lubię i powiem szczerze, że nigdy bym jej chyba nie wymieniła. No nie wiem, po prostu ona ma jakiś taki w sobie urok. No i to już na tyle z tego 29-kowego vlogu, nieważne. Żegnam się z Wami, pa pa! I zadawajcie pytania, pamiętajcie, subskrybujcie, łapkujcie i coś tam jeszcze róbcie, co tylko chcecie. Pa pa!